Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam przekonać do tego, żeby czytać skład produktów, które kupujemy. Zapraszam Was do oglądania. Dlaczego warto jest czytać skład? Bo tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy ten skład przeczytamy, wiemy, co znajduje się w danym produkcie. To, że my widzimy jakieś opakowanie, na którym na przykład narysowany jest indyczek, to nie znaczy, że na przykład w tych konkretnie parówkach ten indyk się znajduje. Być może jest tak, że tego indyka, słuchajcie, jest zaledwie 5%, a reszta to jest MO, czyli mięso oddzielone mechanicznie. Opakowanie wcale nie świadczy o tym, jak dany produkt będzie się zachowywał. Jeżeli łapiemy jakąś bluzkę i ona jest piękna, super, ale nie przeczytamy składu, no to nie wiemy, w jakiej temperaturze ten dany materiał można prać, jak ten materiał będzie się zachowywał, czy na przykład jest to bluzka poliestrowa, w której my się będziemy okropnie pocić, czy jest to bluzka, czy to sweter z wełny, który nas będzie zimą grzał, czy być może jest to sweter z akrylu, który niby wygląda na wełnę, a w rzeczywistości nie dość, że nie będzie nas grzał, to jeszcze będziemy się w nim pocić. I ja sprawdzam skład, jeżeli chodzi o takie produkty jak ubrania, produkty spożywcze, środki czystości oraz kosmetyki. Są to cztery grupy produktów, w których naprawdę warto jest sprawdzać skład. I tak pokrótce chciałabym Wam każdą z tych grup produktów omówić. Pierwsza grupa są to ubrania. Od tego, z jakiego materiału jest stworzone dane ubranie, będzie świadczyło, jak to ubranie będzie nam się nosić. To znaczy, jeżeli na przykład szukamy właśnie swetra, który nas będzie grzał, a wiemy o tym, jakie właściwości ma akryl, to wiemy, że swetra akrylowego nie wybierzemy. Wiemy, znając właściwości wełny, że postawimy na sweter wełniany. Tak samo, jeżeli zaglądamy na metkę i widzimy materiał, to też mamy tą informację, w jakiej temperaturze i w jaki sposób daną tkaninę należy myć, w jaki sposób trzeba ją czyścić, czy można ją prasować, czy można ją chlorować itd., itd. Jeżeli znamy właśnie właściwości danych materiałów, czy to danych włókien, czy to jest poliester, czy to jest wełna, bawełna itd., to też wiemy, jak ona się będzie zachowywała na naszej skórze. Jeżeli jesteś taką osobą jak ja, która na przykład źle się czuje w poliestrze, no to tej koszulki nie kupisz, bo wiesz, że będziesz się w niej strasznie pocić. Ja na przykład w ogóle nie kupuję ubrań, które są w 100% z poliestru, czy poliamidu, czy akrylu. Ewentualnie mogą mieć domieszkę poliestru, ale to jest naprawdę troszeczkę. Nigdy nie kupię koszulki, która jest w 100% z poliestru, bo wiem, że po prostu ja będę się w niej źle czuła. Wiem, że ta koszulka będzie mi się strasznie elektryzować, że po prostu jak ją zdejmę z głowy, to moje włosy będą stały dęba. Druga grupa produktów są to produkty spożywcze. I tutaj sprawa oczywista. Już na temat zdrowego odżywiania mówiłam Wam we wcześniejszym filmie, ale o co tutaj chodzi? Słuchajcie. Tak jak mówiłam na początku, to, że na opakowaniu produktu znajduje się na przykład piękne jabłuszka, super obrazek, ekstra hasło, to nie znaczy, że ten produkt jest zdrowy. To, że na przykład na opakowaniu napoju narysowane są jabłka, napisane jest świeży napój, tylko świeże owoce, nie wiem, moc witamin, to nie znaczy, że ten konkretnie napój, ta konkretna rzecz do picia będzie zdrowa, bo odwracamy, a tam na drugim miejscu, zaraz po wodzie, jest cukier albo syrop glukozowo-fruktozowy. A gdzie jest ten sok, tak? A tam będzie napisane, że sok owocowy 5% i to z koncentratu. Także naprawdę nie zwracajmy uwagi na to, jak dany produkt wygląda w pierwszej kolejności, tylko w pierwszej kolejności zwracajmy uwagę na skład produktów. To samo właśnie może się tyczyć bardzo często parówek. Mamy obrazeczek dzieci, że niby są to parówki przeznaczone dla dzieci. Obracamy, a z tyłu po prostu jest MO, czyli wszystko. Pazurki, skóra, w ogóle nawet nie chcę o tym mówić, bo aż mi się robi niedobrze. Czytajmy składy produktów spożywczych, bo jeżeli naprawdę Wam zależy na zdrowym odżywianiu, no to po prostu musicie to robić. Musicie sprawdzać, z czego dany produkt się składa. Trzecią grupą są środki czystości. Tutaj sprawa już nie jest tak oczywista dla niektórych, jak w przypadku produktów spożywczych, no bo przecież ktoś mi powie, no dobra, ale ja nie jem środków czystości. Okej,
Ale pamiętajmy o tym, że siadamy w tej wannie, którą myjemy, siadamy na tej toalecie, którą myjemy, kładziemy żywność na tym blacie, na którym gotujemy w kuchni. Nasze dzieci, jeżeli mamy dzieci, no to wiadomo, myjemy okna, a nasze dzieci, czy nasze dzieci, ogólnie niektóre dzieci są takie, że bardzo lubią przykładać twarz do szyby, tak? Całować szybę, zostawiać ślady. I ty naprawdę chcesz, żeby twoje dziecko po prostu miało styczność z taką chemią? No myślę, że nie. Bardzo istotne jest to właśnie, jakich środków używamy, ponieważ to, jak ten dany środek pachnie, to, z czego on jest zrobiony, może właśnie działać drażniąco na naszą skórę i może wywołać naprawdę no, niefajne rzeczy z naszą skórą. Ja polecam zrobienie w domu naturalnych środków czystości. Jak te środki wykonać? Znajdziecie informacje na ten temat w filmie, który już nagrałam dla Was jakiś czas temu. Link do niego będzie umieszczony na dole. Ale jeżeli jednak wolicie te opcje sklepowe, to być może wybierzcie sklepy online, które mają naprawdę bardzo fajną ofertę, gdzie Wy możecie skład danego produktu przeczytać. A jeżeli idziecie do sklepu, no to poświęćcie chociaż naprawdę troszeczkę więcej czasu na to, żeby się zapoznać z danym produktem. To była trzecia grupa. Czwarta grupa przedmiotów, już ostatnia, to są kosmetyki. I tutaj też to, co my wmasowujemy, wsmarowujemy w nasze ciało, to, czym naszą twarz oczyszczamy, również ma naprawdę no, znaczny wpływ na nasze zdrowie, bo to ma przecież kontakt z naszą skórą. I kosmetyków teraz ekologicznych mamy naprawdę bardzo dużo na rynku. Ja kupuję tylko i wyłącznie kosmetyki, które właśnie zrobione są, które mają skład naturalne. Nie stosuję kosmetyków, których na pierwszym miejscu zaraz po wodzie jest SLS, albo SLS, albo same PEGI, albo końcówki etychy, myślnik i jakaś cyfra, ponieważ wiem, co to zrobi z moją skórą. Na pierwszy rzut oka, o Boże, moje włosy się świetnie rozczesują, są takie błyszczące i tego. I jest po prostu cudownie. Ale nie zastanawiacie się, że przy dłuższym stosowaniu ten szampon może wywołać u Ciebie na przykład łuszczycę, może wywołać łupież, może wywołać podrażnienie na skórka. Także zastanówmy się, co tak naprawdę wkładamy do naszego koszyka, co tak naprawdę nakładamy na nasze ciało. Jeżeli chodzi o składniki w kosmetykach, to ja zrobiłam sobie listę szkodliwych składników, wypisałam je alfabetycznie i taką listę mam zawsze ze sobą w swoim telefonie. I kiedy idę do sklepu i po prostu kupuję jakieś nowe produkty i jakiś składnik z listy wydaje mi się podejrzany, zawsze wchodzę na odpowiednią literkę właśnie na tej mojej liście składników szkodliwych i szukam, czy ten właśnie składnik znajduje się na tej mojej czarnej liście. Jeżeli nie, super, biorę ten kosmetyk ze sobą. I to nie jest też tak, że Wy za każdym razem musicie w tą listę patrzeć, no bo byśmy nie wiadomo ile czasu w tym sklepie spędzili. Ale za pierwszym razem, kiedy nie znasz jeszcze danego produktu, to co Ci szkodzi ten skład sprawdzić? Przecież sprawdzasz go tylko raz, a potem już mechanicznie ten produkt wkładasz do koszyka, bo wiesz, że on jest dobry. Nie musisz za każdym razem ten skład sprawdzać. I ja na przykład, kiedy tutaj przyjechałam do Kanady, to właśnie ten początek był dla mnie o tyle uciążliwy, że ja kompletnie nie znałam tutejszego rynku, nie wiedziałam, jakie produkty tutaj nam oferują, więc po prostu jadąc do sklepu, w te pierwsze dni poświęcałam czas na to, żeby dokładnie sprawdzić każdy produkt, każdy kosmetyk, każdy produkt do sprzątania, czy też produkt spożywczy, a teraz tak naprawdę to działa mechanicznie. Idę i wiem, że ja biorę to masło, biorę ten sok, biorę ten twaróg, biorę ten jogurt, bo wiem, jaki ten produkt ma skład. To by było na tyle. Polecam Wam, naprawdę Wam polecam czytanie składów. Polecam Wam również pewne strony internetowe oraz pewne programy. I tutaj na przykład taką stroną internetową, którą polecam, jest strona Sroka.o. I to jest pani, która analizuje składy kosmetyków. Więc jeżeli na przykład używacie jakiś podkład, wchodzicie na jej stronę, wchodzicie w post, analiza składu podkładów, szukacie tego swojego podkładu i patrzycie, ona bardzo fajnie podkreśla właśnie, który składnik w danym produkcie, co z naszą skórą może zrobić, także polecam tą stronę. Polecam również stronę Czytaj Skład, naszą polską, w
w której właśnie porównywane są na przykład keczupy z różnych firm. I mamy, że ta strona poleca, nie poleca albo decyduj sam. Czyli bardzo fajnie mamy właśnie zestawienia przed świętami pierników, czekolad, Mikołajów z czekolady. Zestawienie po prostu z różnych firm i mamy po kolei wypisany skład i co jest dobre, a co nie jest dobre. Dobrym programem telewizyjnym jest też Wiem, co jem. I myślę, że większość z Was zna ten program. Tam też w bardzo fajny sposób prezentowane są produkty obecne na naszym rynku i tam właśnie uczulani jesteśmy na to, żeby nie zwracać uwagi na te piękne obrazki i hasła, a czytać właśnie składy. Jeżeli chcecie, to możecie również poszukać jakichś ciekawych postów na stronach internetowych, czy po prostu wpisać produkty bez chemii, produkty spożywcze bez chemii. I często właśnie nam się takie produkty wyświetlą, możemy sobie fajnie sprawdzić skład. Mam nadzieję, że film Wam się przydał, że Was przekonałam do tego, żeby właśnie czytać składy, żeby poświęcić troszeczkę czasu, żeby się właśnie zapoznać z tymi składami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.